Mam wodę. Jaki minister? Gdzie? Minister Otręby. Tak, jest telefonu. Ale kochani, owacje na stojąco. Dzień dobry, pani Zosiu. A dlaczego pani ma taki dziadyczny humorek? Mam paruszek, nie mam zjadka. Zbliżana i zbliżana. Nie mam wianuszka. Bardzo źle, pani Kasiu, że pani nie ma wianuszka. Pani Kasiu, ja wychodzę do banku podać pieniążki, a tutaj przyjdzie do pani pan Ogonowski i proszę się zająć tym panem Ogonowskim. Proszę mu dać gazetę do poczytania, przystępko do posiedzenia, proszę mu tu zrobić drinka. Proszę pani Zosiu, wszystko zrozumiałam. Dobrze, a dzisiaj coś jest pani bardzo wesoła. Ja się umówiłam z Jasiaczkiem na tysiąc. A nie było tam jego Jasiaczka dla mnie? Nie słyszałam. Bardzo mi przykro. Bo pani jest na stanie. Nie, nie, nie. I proszę powiedzieć panu Gonowskiemu, że panu Gonowski na mnie poczeka, bo to sprawę. Ale jeszcze powtórzę, czy dobrze zapamiętałam, by sprzątać. I podam gazetę do poczytania, krzesło do posiedzenia i drinka. Tak, tak, dobrze, pani Kasiu. Chodź, ta stara wyjdzie. Kręć, kręć, a ja już nie mogę wytrzymać. Już idź. Dobra, ojejku. To ja miałam zrobić, tu zapomniałam. Dałam mu chyba tak, gazetę do posiedzenia, krzesło do poczytania, a co ty? Co ona wypije? No. Przecież to ja mogę sobie też odpocząć, że ja głupia będę sprzątać, ona będzie po bankach się rozjeżdżać, wypije. Może ja bym tak zadzwoniła do swojej koleżanki Krysi. Halo? Kryśka? Jesteś tam? Co? Masz tam Amandę? No, dobrze, poczekaj. Ja ci coś chcę powiedzieć. Co? No, dobrze. Wiesz, mówiłam ci dzisiaj na rankę, tylko ta Zośka poszła do banku i nie mam, wiesz, no, jakoś się wyrwać. A jak to tam? Aha, opowiem ci. Gdzie podejrzewałam? W kościele. No. Poszłam ci ja raz do kościoła, klękłam ołtarza i modlę się. Widzisz mnie, Kryśka? Widzisz? Co nie widzisz? Telewizji nie widzisz? A, no to dobrze, szkoda. Koło ołtarza i modlę się. Bądź pochwalony, bądź pochwalony. A tu ktoś mi cyrk pod bocek, Oglądam się, a to Jaś ma tysiaczek, ale... Nie wiem. I mówi tak, Kaśka, idziemy do restauracji. I ja mówię do niego, no nie wiem. Oj, posadził ci mnie na kanapie i kazał grać na forteklapie. Czy gra? Nie, ja nie grałam, bo nie umiałam. Ty byś grała? No
ja bym jeszcze wygrała. Ale wiesz, jak mi zaczął fundować. Ale poczekaj, bo ktoś słucha. Może to ten Ogonucki czy Ogon, czy nie wiem, jak on tam się nazywa. Halo? Dzień dobry. Czy to pan Ogonowski? Halo? Ale pan nie ma ogonu. Gdzie? A to proszę się przedstawić. A do kogo pan w końcu przyszedł? Do mnie? Nie, do pani Zosia. A do pani. Znaczy pani Zosia wyszła do banku. Aha, pan Ogonowski. Dobrze. Pan Zosia przekazała, żeby panu dać gazetę do posiedzenia. Krzesło, proszę siadać, proszę, proszę, proszę. Krzesło do poczytania. No i Zinka, to panu dam wody. Starczy panu. No bo się w głowie kręci. No i ta moja koleżanka też tak. Co się dzieje? No. Niech pan trzyma, nie upuści tego krzesła, bo mnie pani Zosia zabije. Miał pan czytać z tego krzesła. Czego pan nie czyta? Aha, bo może ja się pomyliłam? No, może inaczej nie, ja nie pamiętam, chyba zapomniałam. Jak już człowiek wypije, to w głowie się kręci. No cholera, no nie wiem, może to było odwrotnie, gazetę do poczytania, krzesło do posiedzenia, ale jakoś tam z nią załatwię. No i co, pan na to? Kapalna panią Zosi, czy innym razem pan przyjdzie? Poczeka pan, no to niech pan jeszcze poczeka. Co pan się tam doczytał? Nie, bo ja specjalnie nie umiem czytać. To, no, ja też nie umiem z krzesła czytać. Umiem tylko z gazety. No, ale chyba nie wiem, może już Zośka wraca, bo już widzę. A czy pan jest peka? Może by pan jeszcze poszedł, a nam by pan przyszedł. Jeszcze pan go czeka. Jeszcze się panu nie mówiło? No ja chciałam jeszcze tu Krysze coś powiedzieć. Pan się połowił. Nie. O, halo Kryszka, wiesz, przyszedł ten Ogonowski. Mówi ci, ale nie ma ochrony, no nie wiem. W końcu zastanawiam się, co to on, czy nie on, czy to nie jakiś oszust, bo ogląda mnie w ogóle. Mówi, że ma ogon, ale gdzie? Na głowie? Nie. Na głowie? Kto z mnie? I wiesz, chyba się pomyliłam, bo chyba, wiesz, wypiłam. No jak się panu już tak przykrzy, to może pan przyjść innym razem. Dobrze? Dobrze, to pan przyjdzie innym razem. To będzie pani Zosia. Do widzenia panu, do widzenia. Wiesz, że już chyba Zośka wraca. Muszę kończyć. Cześć, opowiem ci jeszcze więcej. Ja jestem Kasia, a pani się chyba coś, chyba pani tu śpiła. Czy pani rozmawiała? Ale ja, był pan Ogonowski. Ja mu tak mówię, ja zrobiłam jak, no dałam mu gazetę do posiedzenia, krzesło do poczytania i wody do popicia. A co? A dlaczego ten należy na dywanie? A sobie lubią siedzieć na takich młodych. Dobrze. Bo pani taka pani stara. Kasiu, pani nie wykonała mojego obowiązku, więc zwalniam panią. No i co? Myślę pani, że ja idę na randkę i w nosie mam to, co pani powiedziała. Do powodzenia na randce, pani Kasiu, rozwiązujemy umowy. No i dobra. No. Pieniążków pani. Ale ja czekam na wypłatę. Nie, pani pieniążków nie wypłacę, bo pani nie wykonała obowiązku. Ale tajemnie się stresowałam, proszę pani. To mnie interesuje, proszę iść do urzędu pracy. Tak? To ja pójdę na skargę, ale do sądu pracy. Bardzo proszę. O, proszę, nakupiła kosmetyków i teraz będzie się malować. Będę.
To są moje pieniążki. Tak, zobaczymy. No, pewno, a mnie trochę by tam się... Została wózka po panu ogonowi. No i pani będzie piła? Będę, mam ochotę. A, no to proszę, ja też trochę wypiłam. Sorry. Zawiana. No, co? Trochę mnie tam potę. Ależ mocna, okropna tabletka. No, ja też tak mówiłam, że... No, nie daj mi pani taka bogata, a ja tylko biedna, służąca jeszcze bez wypłaty. Pani Kasiu, pani ma chłopa, a ja widzę, się rzucił. No, ja tylko mam kawalera. Dziękujemy.